porozmawiamy, kochani, dzisiaj na temat apostolstwa. I ja zostanę w temacie. Podzielę się dzisiaj z wami pewnym poselstwem na temat apostolstwa. Będzie to kilka prawd, które chciałbym dzisiaj zaakcentować, jeśli chodzi o apostolstwo. Nie będzie to kompleksowe wyczerpanie tematu. Ja tutaj przede wszystkim zachęcam do powracania do nauczań, które były też na szkołach wiary, o urzędach bożych, o specyfice i charakterystyce poszczególnych urzędów. Dlaczego też o apostolstwie? Wiecie, wydaje mi się, że ogólnie w naszym kraju, ale nie tylko, jest sporo niezrozumienia, jeśli chodzi o apostolstwo. Z jednej strony jest to postrzeganie przez ludzi jako pewne wyróżnienie, jakaś forma promocji. Z drugiej strony często ludzie próbują się zasłaniać się rzekomym urzędem. Nie mów do mnie, ja jestem apostołem, nie mów do mnie. W tym wszystkim tak naprawdę niewiele jest prawdy. Dzisiaj będę chciał powiedzieć o kilku rzeczach, które uważam, że są bardzo ważne w samej istocie apostolstwa. Zacznę od początku może, od tych rzeczy, które wiemy, ale które warto sobie przypominać. Ewangelia Łukasza 6,13. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Co widzimy? Po pierwsze widzimy to, że to Bóg powołuje na apostołów. Nie człowiek, nie jeden drugiego, a Bóg. A po drugie widzimy to, że praktyczne apostolstwo jest ściśle związane, wywodzi się też jakby z uczniostwa. Nie ma prawdziwego apostolstwa bez uczniostwa. Zobaczcie, człowiek powołany przez Boga jeszcze przed założeniem świata, tak? Nie wejdzie prawidłowo w praktykę swojego powołania, jeśli będzie chciał pominąć uczniostwo. Narobi kupę zamieszania, kupę bałaganu, tak? On powołany jest, ale on nie dotknie prawdziwej istoty swojego powołania. Nie dotknie, tak? Nie dotknie tego bez indywidualnej wiary, bez indywidualnego posłuszeństwa prawdzie. Nie da się tego ominąć. Nie da się ominąć uczniostwa w tym, aby realnie kroczyć w apostolstwie. Ewangelia Łukasza 22,14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. Co się robi przy stole? Przy stole się je i rozmawia. Stół, przyjaciele, skraca dystans. Zwróćcie uwagę, bo przyjeżdżaliście z różnych miejscowości. Czasami się nie znacie. Ale kiedy siądziecie tam, z kotletem mielonym, dystans jest mniejszy. Wiecie, to jest prorocze słowo a propos w ogóle apostolstwa, tak? Apostołowie to osoby, które realnie, stale chodzą i żyją z Bogiem. Zasiadają z Nim przy stole. Tu nie ma pewnej oprawy czy nadęcia religijnego. To się dzieje non-stop. Siadasz do stołu. Nie ma dystansu, tak? Siadasz, jesz i czerpiesz świeże rzeczy. Nie ma apostolstwa w ogóle bez świeżych objawień. Apostoł nie żyje z tym, co było wczoraj. Nie.
dzisiaj siada do stołu i dzisiaj zarządza tematami, które ma, i dniem dzisiejszym, i dzisiaj planuje jutro, planuje pojutrze i buduje do tego strategię. Nie zastanawia się nad tym, co było 5 dni wcześniej. Bo to przy tym duchowym stole będę używał tego proroczego określenia, tak? Właśnie tam powstają duchowe strategie. W tej bliskiej, swobodnej, naturalnej relacji z Jezusem. Kiedy jesz i kiedy rozmawia, tak? To tamte rzeczy powstają. To są rzeczy, które są szyte na miarę dla danego miejsca, dla danego regionu. One są szyte na miarę. Wiecie, ja zauważyłem takie prawidła, że ludzie często czytają o życiu apostołów i chcą skopiować jeden do jednego, nie model, bo model to jest coś szerokiego, ale dokładny ich sposób postępowania, poruszając się w zupełnie innej koniunkcji duchowej, w zupełnie innym miejscu. Bo wydaje im się, że ta wiedza jest rozwiązaniem. Model powielamy. Na przykład model Pawłowy, tak? Głoszenia, budowania od podstaw, czynienia uczniami, wyposażania, tak? To jest model. Ale pewne rozwiązania, które przy swoim stole, pewne zalecenia i pewne strategie, które dostał Paweł, apostoł żyjący dzisiaj w innym miejscu, może mieć trochę inaczej. Czasami ludzie pytają, jak działa apostoł? Różnie. Tak jak potrzeba w danym miejscu i w danym czasie. Często Boże strategie i wytyczne przekazywane są przez Ducha Świętego właśnie apostołom z racji specyfiki tego urzędu i specyfiki obdarowań. W Dziejach Apostolskich 1-2 czytamy: a gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń wytycznych apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. To właśnie ten szczególny przekaz i wytyczne, które są bardzo kompleksowe, one są kompleksowe, tak? Powodują, że nauka apostolska ma szczególny charakter. Sporo dzisiaj na ten temat było mówione. Ona ma wyższą rangę od nauki nieapostolskiej. Podam przykład. Czym jest nauka nieapostolska? Bóg jest miłością. Jest? Dotknij tego teraz. Dotknij tego zagadnienia, jak nie masz szczegółowych i precyzyjnych informacji. Do momentu, dopóki nie narodziłem się na nowo, całe życie byłem przekonany, że miłość to uczucie. Potem zetknąłem się z nauką nieapostolską, która powiedziała mi: miłość to decyzja. Ale jaka? Kiedy teraz mówię do was jakieś zdanie, podejmuję decyzję. Kiedy nie powiem, też podejmuję decyzję. Która z tych decyzji to miłość, a która to nie jest miłość? Tego się nie da uczyć. To jest coś, co teoretycznie jest piękne, ale jest niepraktyczne. Nie zawiera w sobie jakiejkolwiek dotykalności Boga, jakiegokolwiek użytku do życia codziennego. A w Dziejach Apostolskich czytamy, tak, że i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i tak dalej. Oznacza to też, że apostołowie byli obdarzani szczególnym zaufaniem. Szczególnym zaufaniem wśród pozostałych uczniów. Oni rozpoznawali apostolstwo. Rozpoznawali i odpowiadali na nie szczególnym zaufaniem, ale ten temat jeszcze kawałek dalej rozwinę. Bo uważam, że obecnie powinno być dokładnie tak samo. Znamy doskonale, przynajmniej tak zakładam, chociażby ze szkół wiary, nauczanie czy objawienie a propos apostoła, tak, a w ogóle a propos urzędów i pięciu palców.
Wiemy, że apostoł w zależności od miejsca, potrzeby jest w stanie dotykać każdego z pozostałych urzędów i w każdym z nich jest w stanie usługiwać. Rzucę parę takich przykładów, tak jak powiedziałem, to jest poselstwo, to nie jest nauczanie, więc pokazać jakby pewne akcenty. Jak działa, na przykład, jak działa i manifestuje się namaszczenie prorocze. To nie oznacza, że człowiek, który jest apostołem, on jest cały czas na urzędzie proroka. On kiedy jedzie na przykład w nowe miejsce i kiedy spotyka się z nową ziemią, ma duchowe rozpoznanie tego miejsca. Ma duchowe rozpoznanie zwierzchności terytorialnej. W tym momencie ta część jego, ona się uaktywnia. Jest taka potrzeba. I on tu widzi. Rozpoznaje duchowo, co się dzieje, rozpoznaje zwierzchności terytorialne. Co to powoduje? Powoduje to, że on wie, jakich użyć narzędzi. Bo narzędzi jest dużo. Wie, jakich użyć narzędzi, jak ich obrać kierunek. Wie, bo to widzi. I to jest zasługa perspektywy proroczej, która w tym momencie działa w nim. Tak? Nie da się wkręcić. Ma też często ponadnaturalny wgląd w intencje ludzi. Ma też ponadnaturalny wgląd w potencjał rozwoju ludzi. Wie, w których inwestować. Widzi to i wie, z kim. Z kim i jak pracować na nowej ziemi. Bo to jest nieodzowny element jego służby, tak? Więc nie daje się wkręcić, mówię o zdrowym apostolstwie cały czas, nie daje się wkręcić w humanistyczne czy religijne układy, czy układziki, czy politykę, tak? Jak manifestuje się przez jego ewangelizacja, tak? I pionierstwo. Skoro widzi strategię rozwoju, tak? Danych ludzi, danego miejsca, to wie też, jaką przyjąć strategię wpływu w danym obszarze. W jaki sposób wpływać. Czyli jakie konkretne działania podjąć na tej ziemi. Kierunkowo jest nastawiony na ewangelizację. Jest pionierem. Bierze, pokazuje, jak to robić. Tworzy uczniów w tym zakresie. Ale to nie oznacza, że na każdej ziemi, na której staje, powtarza jeden schemat. Siedzi przy stole, bierze strategię, widzi i wdraża w życie, bo wie, z czym walczy, wie, co musi obalić, co musi podnieść, co musi zaakcentować. A jest nastawiony cały czas na cel, jest nastawiony na efekt. To są kompleksowe informacje, które są w nim zawarte. Nie strzela na oślep. Nie interesują go też pojedyncze eventy. To jest między innymi ta różnica między apostołem i ewangelistą. Ja teraz tego nie wartościuję. Ewangelista ma w siebie wmontowane głoszenie Ewangelii. Jak będzie miał okazję, zawsze pójdzie głosić Ewangelię. Apostoł nada temu jeszcze odpowiednie ukierunkowanie. Nie będzie zainteresowany zawsze pojedynczym eventem. Będzie chciał wprowadzić rozwiązania systematyczne. Będzie miał pewien plan, do którego chce dojść w ten sposób. Nawet jeśli zaczyna od małych kroków. Ale widzi dalej, konkretnie wie, w którą stronę idzie. Oczywiście sam też przeciera szlaki. Jest odważny i się nie cofa, tak? Czyli z jednej strony uczy, pokazuje, jak to robić, ale z drugiej strony jest w tym odważny. Nie rozpraszajmy się, przyjaciele. Idziemy dalej. Tak więc przeciera szlaki, prowadzi innych. Jeśli chcecie porozmawiać, wyjdźcie proszę tam
na zewnątrz, dobrze? Załatwcie temat. Ja tu nie chcę być, nie spadźcie do mnie przykrą przed wejściem. I on, kiedy podejmuje te działania, woła: naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Zwróćcie uwagę teraz na kolejny obszar, na kolejny urząd. Chodzi mi o nauczanie. Kiedy się mówi prawdziwe rzeczy, to towarzyszą temu takie zajawki. Tak, żebyśmy byli tego świadomi. Apostoł nie naucza czegokolwiek. On w miejscu swojego wpływu nie powie tak: o, mam ułożone 3 książki. Jedna jest o łasce, druga, jak tam Mojżesz coś tam robił, trzecia jest z objawienia Jana. Super. Mam nauczania na 3 najbliższe niedziele. Nie zrobi tego tak. Bo on wie, co on chce uzyskać swoimi nauczaniami. To jest spójne. Tak? On, jak powiedziałem wcześniej, rozpoznaje czas, potrzebę i koniunkcję duchową. Rozpoznaje to, widzi to, tak? Zaczyna od prawidłowego fundamentu, tak? Oczywiście, ale następnie buduje dalej, bo chciałem jakby też to zaakcentować. Zanim powstały kilka lat temu te fundamenty, w tym kraju co do zasady nie było fundamentu. I to bardzo dobrze, że mówimy wszyscy jakby o fundamentach i że ten fundament jest położony. Ale co do zasady, fundament to pierwszy etap. Na fundament stawia się ściany, podłogi, ściany, strop, kolejne piętro, stawia się dach, stawia się drzwi, stawia się okna. Żebyśmy też nigdy nie popadli. Fundament musi być położony, tak? Bo jeśli nie jest położony, to nie ma szans. Mamy taki, Julita ma taki domek po dziadkach w Puszczy Knyszyńskiej, taka chatka drewniana. I tam pojechaliśmy rok czy dwa lata temu, żeby zobaczyć, czy da się to małym kosztem w jakiś sposób zrobić, wiecie, żeby można było nawet sobie pojechać, ktokolwiek, żeby mógł pojechać nawet na komorę. Fajne miejsce, no ale niestety, fundament jest pęknięty. Nic z tego domku niewielkim kosztem nie zrobimy. Trzeba to było stawiać od początku. Więc fundament musi być. Ale tak jak mówię, w samym fundamencie też nie zamieszkamy. Nie osiągniemy samych celów, cały czas chodząc po fundamencie. Musimy iść dalej. I apostoł o tym myśli. Oczywiście, on nie pomyli. Nie zacznie od dachu, nie zacznie od okien. Wyleje fundament, zadba, żeby było odpowiednie zbrojenie. Tak? Zadba, żeby to się wszystko utrwaliło. Postawi mury, zanim zacznie wykańczać, popatrzy, żeby nie było pęknięć. Żeby to było stabilne, żeby to była konkretna bryła, tak? Szczególną uwagę przywiązuje apostoł do prawidłowej nauki, tak? I teraz powiem to samo. Nauka jest ta sama. Nauka apostolska. Ale nauczania w konkretnych miejscach mogą się różnić od siebie. Bo to, co powiedziałem, rozpoznanie czasu, potrzeby i koniunkcji duchowej powoduje, że apostoł wie, na co położyć akcent, a na co nie. Nie wiem, taki przykład rzucę. Nie pojedzie do Kenii mówić o wyprowadzając ludzi z kultu maryjnego, bo oni nie będą wiedzieli, o co chodzi. Więc to nie jest tak, że jest jakaś baza, jak mówię, nauka jest jedna, prawdy są te same, ale będzie widział to, co zaakcentować, a czego w ogóle nie ruszyć, żeby uzyskać konkretny efekt. Wiesz, czym walczy, wie, na co położyć naciski. Duszpasterstwo. Apostoł zawsze będzie inwestował w ludzi. Zawsze. Ale będzie w tym mądry. Nie będzie pracował z każdym. Nie będzie pracował z każdym. Będzie w stanie właściwie
przeczytać ludzi i wybierze tych, z którymi będzie pracował. Wyprowadzi ich na wolność, a następnie zadba o ich prawidłowy rozwój. Zadba o to i będą szli kierunkowo dalej. Wiecie, ja to widziałem. Doświadczyłem tego, tak wam się podzielę. Na przestrzeni kilku lat. Szczególnie jak ten Kościół i ta służba były w początkowej fazie. I było niewiele osób. I wszystko jest ważne. Jeśli człowiek nie ma relacji, jeśli ten element, jak relacja nie występuje, to ona musi nastąpić, tak? I powołał ich, aby z nim byli. Generalnie musi być ten element. Ale relacją nieba nie zaludnimy. To jest jakiś element, jakaś część. I teraz mówię, o, fajnie. Przeniosę się do kościoła, do Warszawy. Będziemy sobie tak co tydzień grillować i się widywać. No nie będziemy sobie co tydzień się widywać, grillować. Bo nikt nie ma na to czasu. To jest ważne, ale są też inne elementy. I przychodziło czasami rozczarowanie. No jak to? Jak to? Jak to? Ale danemu człowiekowi nie chodziło o szerzenie królestwa. Nie chodziło o wpływ. Tylko tak fajnie mieć co tydzień na wyłączność swojego mentora, żeby posiedzieć z nim przy kiełbasce. To niemożliwe. Apostoł generalnie musi mieć silny kręgosłup. Nie da się wkręcać w gry i w politykę, tak? I to co padło dzisiaj już. To, co padło dzisiaj też parę razy, tak? Apostoł będzie tworzył uczniów na swoje podobieństwo. Na swoje podobieństwo, tak? Będzie wyposażał ich do skutecznego wpływu w danym regionie, ale będzie tworzył ich na swoje podobieństwo. W Dziejach Apostolskich 2:43 czytamy tak. Za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Ludzie często tak sprowadzają to tylko i wyłącznie do uzdrowień. To jeden z elementów działania mocy Boga. Jest, ale nie jedyny, tak? Chodzi o różne przejawy mocy działające w różnych płaszczyznach. Czasami w ogóle to, żeby w jakimś miejscu zafunkcjonował Kościół, żeby zafunkcjonowały ewangelizacje, żeby zostały złamane pewne blokady, tak? To są też pewne przejawy mocy, które one muszą wystąpić. I to trzeba widzieć, bo to nie jest schemacie. W jednym kraju będzie tak, w drugim będzie tak. Dążymy do tego samego jakby celu, do tego samego, jak ten sam efekt chcemy uzyskać, ale narzędzia po drodze mogą być inne. I trzeba przy tym stole siedzieć i jeść. I to też, wiecie, to za sprawą apostołów, to też trzeba dobrze czytać. Za sprawą apostołów to nie zawsze chodzi o to, że to tylko bezpośrednio przez apostoła. Dużo częściej chodzi o to, że to właśnie jego uczniowie, będący pod jego nauką, pod jego wytycznymi, tak? To oni powodują, bo w nich jest siła. Apostoł jest jeden w danym miejscu. Jeden. Tworzy uczniów. Jeśli tworzy ich na swoje podobieństwo, to mamy to, co powiedział Łukasz. To mamy sklonowanie. I teraz 10 uczniów, tak? W tym samym czasie, w ciągu 5 minut jest w stanie uzdrowić 10 osób, a apostoł jedną. Apostoł o tym wie. I tego szuka. I tak myśli. Ale to jest, to on, tak? To za jego sprawą to się dzieje. Ale nie zawsze bezpośrednio. I to też musimy dobrze widzieć. Dzieje apostolskie 4:33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo zmartwychwstania Pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nich. W centrum życia apostoła zawsze będzie zmartwychwstanie Jezusa. W centrum jego życia. W centrum jego nauczania, w centrum jego głoszenia, w centrum jego duszpasterstwa. To wszystko będzie oparte na zmartwychwstaniu Jezusa. Za każdym razem. Nie będzie tam intelektualizowania. Nie będzie tam
humanistycznego rozważania wątków i wariantów. Będzie zmartwychwstanie Jezusa. Będzie to uderzenie poprzez to zmartwychwstanie Jezusa. To go przenika. I dlatego towarzyszy temu ogromna moc i wielka łaska na tym spoczywa, na tej sile, która z tego płynie. Dzieje apostolskie 4:35. I kładli u stóp apostołów i wydzielali każdemu. Co to oznacza? To apostołowie zarządzają kierunkiem rozwoju Kościoła. To apostołowie. Kościołów, wspólnot widzą najdalej. Widzą najprecyzyjniej i widzą najbardziej kompleksowo. Najbardziej kompleksowo, tak? Najszerzej. Apostoł jest osobą publiczną i jest na szpicy. Jest. Czy tego chce, czy nie chce? Czy w danym momencie jest pionierem i uczy w praktyce, czy on robi świadomy krok do tyłu, żeby wypchnąć swoich uczniów, żeby oni działali, to i tak on jest na szpicy i dlatego, że jest na szpicy, to w stosunku do niego kierowane są wszelkie prześladowania. Do niego. Może skrajny przykład, tak? Skrajny przykład, ale zasada ta sama. Policja rzadko kiedy jest zainteresowana zatrzymaniem drobnego rzezimieszka czy dealera, tak? Chcą zatrzymać bossa. Bo jak zatrzymają rzezimieszka, to boss stworzy kolejnych rzezimieszków. Ich praca jest cyfrową pracą. Ale jak zgarną bossa, to żołnierzyki się rozpieszczą. Będą zagubieni, bo oni nie są strategami. Oni mogą wykonać określone zadanie, ale muszą mieć konkretne wytyczne, tak? To tak samo, nie wiem, jak chce się zlikwidować przeciwnika, to się uderza w jego generała. Stratega. Tego który myśli, więc apostołowie mają to wpisane w swoje życie. Apostoł też nie boi się i nie wzbrania nigdy, by zająć stanowisko, tak? By pierwszy też zabrać głos w danej sprawie. 1 Koryntian 12:28. A Bóg ustanowił w Kościele przede wszystkim najpierw apostołów, a powtórę proroków i tak dalej. Dlaczego? Czyżby Bóg miał wzgląd na osobę? Nie ma względu na tę osobę. To nie o to chodzi. Ale chodzi o dwie bardzo ważne rzeczy. Ze względu na specyfikę tego urzędu, na wysoką wagę dbania raz o prawidłowy rozwój Kościoła, o kompleksowy rozwój Kościoła w każdym aspekcie. To jest jakby jeden kierunek. I drugi kierunek to jest o właściwy wpływ Kościoła na zewnątrz. W obu kierunkach. W obu kierunkach wejrzenie jest najbardziej kompletne. Przez to, że dotyka każdego urzędu, kiedy trzeba, jest prorokiem, kiedy trzeba jest nauczycielem, kiedy trzeba jest duszpasterzem, kiedy trzeba jest ewangelistą. I jest tym wszystkim cały czas pionierem. Też wyznacza pewien kierunek. Trzeba rozpoznać apostołów, generalnie ich słuchać. Apostoł prowadzi ludzi do siebie i bierze za to odpowiedzialność. Są takie słowa Pawła. One nie najlepiej są tłumaczone w Bibliach, w tych przykładach, które znamy. Rzymian 11:13. Paweł mówi tak. Ja jestem apostołem pogan i usługiwanie moje polecam, zalecam, chwalę. Dosłowny przekaz. Moje usługiwanie prowadzi ludzi do siebie. Do siebie. To nie arogancja. Wiele też o tym mówiliśmy. To świadomość tożsamości, tak? I odpowiedzialność w jednym. Bo to są rzeczy ze sobą mocno połączone. I bardzo ważna rzecz, którą chcę poruszyć. Nie ma. Nie ma.
apostolstwa. Bez ojcostwa. Nie ma i być nie może. Oczywiście, żeby być ojcem, to najpierw trzeba być synem czy córką. Chociaż skoro siostra to też brat, to córka to też syn. Ale nie ma apostolstwa bez ojcostwa. A ojciec, apostoł ojciec ma szczególne prawa i szczególną rolę. Paweł mówi do Koryntian tak. Wszak ja was z rodziny przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Ja was zrodziłem. To zrodzenie daje szczególne prawo mówienia do życia człowieka. Skoro zrodziłeś, to masz prawo wychować. To szczególna ojcowska rola. Tak? Mówił do nich, bądźcie moimi naśladowcami. I tak, i brał za to pełną odpowiedzialność. On nie zapominał o odpowiedzialności. Jemu nie chodziło o to, żeby mu ktoś order przybił. I powiedział, Pawle, jak ty jesteś, o, ile ty kościołów założyłeś. Wow, wow, zaprosimy cię na naszą konferencję, bo ty jesteś taki wielki apostoł. Wow, nie. Nie. Brał odpowiedzialność za ich życie, tak jak odpowiedzialność za życie dzieci bierze ojciec. Dokładnie w ten sam sposób. To ja was zrodziłem, tak? To można mówić, ale tego się do końca nie da nauczyć, tak? Ktoś to ma, albo tego nie ma. Apostoł to ma. Ojcostwo jest wbite w niego, tak? I teraz kolejna ważna rzecz. Apostoł, pomimo że jest na przedzie, bo musi być, jako pionier, jako ojciec, to się różnie będzie manifestowało w poszczególnym czasie, ale będzie na przedzie, zawsze, tak? On jakby nie promuje siebie. Jemu w ogóle nie o to chodzi. W 2 Koryntian 12-14 zawarta jest pewna głębia dotycząca w ogóle apostolstwa i ojcostwa. I ona dotyczy, tak naprawdę mówię teraz o intencji. O intencji. Paweł mówi tak. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Was samych szukam. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci, tak? I mówię to na pułapie intencji. Intencji. Apostoł nigdy nie podejmie pewnych działań, tak? Bo jego główną motywacją będzie to, żeby zbudować swoją służbę. Nie zrobi tego. To jest tak naprawdę zaprzeczenie, przeciwieństwo apostolstwa. On nie powie tak. Kurczę, czytam na tym internecie, w Brazylii tam w ogóle tak się mówi, że jest tyle tych przebudzonych ludzi. Ja tam pojadę. Założę sobie służbę. Tam się generalnie wylansuje, nie? Będzie super, nie? Będę sobie służył, będzie fajnie, nie? Albo pojadę sobie do Stanów, tam jest kurczę tak łatwiej też tutaj, tutaj już mam ten, tu się tam zakręcę, generalnie jakby zrobię tam spoko. Nie, on nie tymi kategoriami myśli. On będzie myślał kategoriami tych ludzi, tego regionu, tak? I to nie zawsze będzie proste. Okej, jeden dostanie objawienie o Stanach, ale jeden dostanie o Sudanie Południowym, gdzie wygląda to zupełnie inaczej, tak? A jeden o Warszawie. Inaczej, ale w pierwszej płaszczyźnie nie będzie patrzył, dobra, to jak zbuduję już swoją służbę, zbuduję sobie takie zaplecze, to poleci. Nie tego szuka. Oczywiście, jest też strategia. Więc te rzeczy są, one gdzieś tam są, się pojawiają, ale one nie są w pierwszej płaszczyźnie. Nie szukam tego, co wasze. Szukam was samych. Was samych, tak? Zrodzić was dla Ewangelii Chrystusowej, zbudować. Będzie śnił, rozważał, myślał o miejscach, o ludziach. Będzie go to wyprzedzało jego możliwości. Ale tym będzie przesiąknięty.
Jego służba będzie wynikiem, tak, sposobu jego życia. Będzie takim skutkiem ubocznym. I chciałbym na koniec powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest często też atakowana przez religię. Bóg na ziemi porusza się przez Kościół. Amen? Amen. A rozwija Kościół poprzez powołane przez siebie urzędy Boże. Amen? Amen. I teraz zobaczcie. Obdarzenie autorytetem apostoła, tak? To w praktyce powierzenie mu siebie. Powierzenie mu swojego życia. Religia mówi Duchowi Świętemu. A ja ci powiem, że apostołowi, ojcowi, którego wybierasz, powierzasz siebie. Kroczysz jego śladami. Ufasz mu. Więc jeśli szedł tak, to idziesz za nim. Idziesz. Powierzyłeś mu siebie, tak? Ufasz. To szczególna więź i zaufanie. I teraz apostoł to jest ktoś, kto jest tego świadomy i bierze w pełni za to odpowiedzialność. Nie chodzi o przywództwo dla samego przywództwa, bo ja będę nad tobą. Bo to ja jestem dyrygent, a ty jesteś orkiestra. Posłuchaj, ja mam władzę. Ja mam władzę, ja dyryguję. Ty musisz tańczyć. Ha, 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 ha. Tak to jest często pokazywane. To nie o to chodzi. Ten dyrygent to ojciec. On będzie tak dyrygował. Żeby twoja kariera przerosła jego. Żeby twój wpływ był jeszcze większy. Apostoł nie uzależnia człowieka od siebie. Wręcz przeciwnie. Prowadzi go do samodzielności, ale drogą, którą on mu wskazuje. Tymi zasadami, tymi prawdami Bożymi, tak? Apostolstwo nie ogranicza rozwoju w Duchu Świętym, tylko je umożliwia, przyspiesza i stymuluje. Nie ogranicza. Tak mam jak poznałem Artura. Znaczy, byłem krótko wierzącym człowiekiem. Brałem swoje przełomy, brałem swoje wolności. Pamiętam, jechaliśmy kiedyś samochodem do Niemiec. Włączyłem sobie płytę z jednej ze szkół, które wtedy robiłeś. Słuchałem i mówię, co za gość. Jest wolny. Jest coś, co mnie mega, mega ciągnie. Rozpoznawałem w nim życie. Jakiś czas potem spotkałem go, poznałem i zaufałem. Powierzyłem mu siebie. Uwierzyłem, że nauka i sposób życia, o którym mówi i który prezentuje, jest prawdziwy. Poszedłem za tym. I coś wam powiem teraz. Jego apostolstwo pomogło mi rozwinąć apostolstwo, które jest we mnie. W niczym mnie nie ograniczyło. Niczego mi nie zabrakło. Wręcz przeciwnie. Poukładało, przyspieszyło i wypchnęło. A dopiero zaczynam swoje życie w służbie, ale rozumiem źródło i rozumiem korzeń. Jestem wdzięczny, ale rozumiem te prawidła. Rozumiem, jak to działa. Religia mówi, uciekaj. Wierz tylko Duchowi Świętemu. Jak? Powiedzą ci, Bóg jest miłością. Dotknij tego. Dotknij tego. Będziesz chodził, drapał się, nic nie wymyślisz. I już kończąc rzeczywiście, tak? Bo dotykamy tej istoty apostolstwa. Efezjan 4,11, tak? Tam jest mowa o urzędach. I on ustanowił jednych apostołami, tam drugich prorokami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Jak sobie rozłożycie ten werset na części pierwsze, to jest kompletny w zakresie w ogóle życia, służby, w ogóle rozwoju Kościoła, tak, do głoszenia Ewangelii, tak, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Co to znaczy? Odczytamy się prawidłowo siebie.
Odczytamy prawidłowo siebie, tak? I dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowych. Tak fajnie brzmi. Czyli co? Czyli położymy jak Chrystus swoje życie i będziemy w pełni żyli dla Królestwa. Do tego są urzędy i do tego jest apostolstwo, które jest kompleksowe i ukierunkowuje w tą stronę. I tak jak wiemy doskonale, że przebudzenie zaczyna się od nas samych, tak samo zdobywanie kraju czy kontynentu też zawsze zacznie się od człowieka albo od grupy ludzi, tak? Od grupy ludzi, którzy poświęcają swoje życie i szerzą królestwo, zdobywając ten kraj czy kontynent. Tak więc apostoł dwukierunkowo. Z jednej strony, tak? Daje przykład, wzorzec i pionierstwo, a z drugiej strony szuka i tworzy takich uczniów. Amen. Amen. Amen.